Chciałbym dzisiaj kilka zdań powiedzieć o ludziach, o wielkich ludziach, których w swoim życiu poznałem. To jest wielkie szczęście, jeśli się jest w 92 roku swego życia, można sobie przypomnieć, jak w bajce sceny, które działy się wiele nam z powrotem. Znalazł mnie w Koszęcinie Manuel Eicher. Byłem tam zaproszony także i miałem swoją sypialnię w bibliotece Eicherów. Stały książki i oglądałem je. Iwa, o jakiejś Ewie, o której nic nie wiedziałem. Dziwajcy Róży, troszkę mnie to zainteresowało, ale nie wziąłem jej jeszcze do ręki, chociaż później dałem się skusić. Za 8 godzin, nocnych godzin, byłem gotowy z tą książką. Poznałem historię antyfaszystów hitlerowskich, których Hans i Sophie Scholl byli świadkami i którzy zapłacili życiem na gilotynie za swoje przekonania polityczne, powiedzmy, dziecinne. Następnym razem chciałbym jeszcze wrócić do Białej Róży, ale już w innej konwencji, już w takiej rodzinnej, już wtedy, kiedy przetłumaczyłem Białą Różę Inge Scholl. Po przeczytaniu książki Biała Róża dostałem pytanie od mojego przyjaciela, który prowadził Familienforschung i byłem uczniem, a później przez wiele lat współpracowałem z nim na niwie odszukiwania wielkich ludzi i naszej historii. Jan, wie hast du heute geschlafen? Jan, jak spałeś dzisiaj? Odpowiedziałem, Manuel, ich habe heute gar nicht geschlafen. Mein Gott, was hast du gemacht? Co ty robiłeś? Przeczytałem książkę Białej Róży i jestem zdruzgotany. Biała Róża to książka od mojej mamy. Ja jej jeszcze nie doczytałem do końca. Później spotkałem się z samą rodziną Eicherów i pani Eicher powiedziała do mnie w ten sposób. Herr Jan, Sie müssen mein Buch ins Polnische übersetzen. Ta książka już jest przetłumaczona na ponad 100 języków świata. Pan musi to zrobić w języku polskim. I zrobiłem. Trwało to 3 lata. Ale jestem dumny z tego, że Biała Róża ukazała się w języku polskim i miała ta książka i dzieje tej książki wiele ciekawych momentów i fragmentów nawet mojej rodzinie. Dzisiaj będzie taki epizod dotyczący mojego wnuka, Łukasza Mielcik, który od drugiej klasy chodził do niemieckiej szkoły, bowiem ojciec i rodzina wyjechała za pracą do Niemiec i tam mieszkają. Był Geschwister Scholltag, dzień rodzeństwa Scholów, młodych ludzi, którzy zostali ścięci za swe przekonania i za działalność antyhitlerowską. Nauczyciel mówił, uczniom przypominał, jak to wszystko się działo. Nagle wstał mój wnuk Łukasz i mówi, Herr Lehrer, mein Opa hat das Buch ins Polnische übersetzt. Proszę pana, mój dziadek przetłumaczył tę książkę na język polski. Erzähle keine Dummheiten, setz dich hin. Nie opowiadaj mi tu głupstw. Usiądź. Po pewnej chwili Łukasz jeszcze raz się głosi. Proszę pana, ja jutro przyniosę jedną książkę Białej Róży w języku polskim do szkoły. I rzeczywiście przekonał nauczyciela, że dziadek przetłumaczył tę książkę na język polski. Wspaniała rzecz, profesor Gładys na ostatniej stronie, który był recenzentem tej pracy, na ostatniej stronie napisał. Jan Mielcik nie tylko przetłumaczył Białą Różę, ale zrobił wielki krok na drodze historii narodu niemieckiego i polskiego
kierunku Zjednoczonej Europy.